bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Przygotujcie się na kamszot zajebistości w postaci epickości. Głośniki w górę! Teraz ślicznie powtarzajcie za mną. Battlefield 4 jest lepszą grą, dłuższą, ma lepszą grywalność, grafikę, gameplay, są bardziej ekscytujące cutscenki oraz sama gra. Wszystkie inne gry są nudne i stare, mainstreamowe. Dlatego warto grać w gry, które są dzisiejsze. Jeżeli tak powiedziałeś, to możesz iść do kościoła i się spalić. Wyjątkowo w tej misji będę używał Cerberusa, dlatego że będzie mi potrzebny on do rozwalenia jednej rzeczy. Ale w tym czasie ulepszymy sobie na maksa Jetstream. I chyba kto wie, może dzisiaj... No, 500 mi tylko brakuje. Żądło ulepszymy także sobie do drugiego poziomu, który jest maksymalny. I wtedy nasz atak naszym żądłem, czyli naszym mieczem na pchnięciu, będzie no, dłużej leciał. I możliwe, że nawet będzie miał większy obszar przy uderzeniu. To jest wyjątkowa misja, bo jesteśmy wewnątrz lewiatana, tego potwora, który nas zjadł. To jest lewiatan. No i patrzcie, bo... Tak, teraz jesteśmy, mamy Devil Trigger. Możemy zmieniać się w demona naciskając przycisk L1. Jak widzieliście, jesteśmy dwa razy szybsi. Jeżeli jesteśmy ranni, nasze życie będzie się odnawiać stopniowo. A nasze ataki będą zdziepko, ale tylko zdziepko silniejsze, co mi się bardzo podoba. Nie mamy takiego łatwego ułatwienia. No i jesteśmy bardziej wytrzymalsi. Taki podstawowy przeciwnik. Tutaj oczywiście Secret, bo Travis się zna. No. O, właśnie, dziękuję. 10 tysięcy. I tutaj mamy jeszcze fragment niebieskiej sfery. A tam na dole, jak pójdziemy, mamy sekretną misję, ale nie jestem jej w stanie zrobić bez wyrzutni rakiet, którą dostajemy chyba w 18 misji. No, w 18. Otworzyliśmy pojedynczego Tuska. Dobra. Co ja miałem powiedzieć? No i oprócz tego biegniemy dwa razy szybciej i jesteśmy bardziej wytrzymali.
ponieważ taki pojedynczy, podstawowy przeciwnik, czyli ten taki, no, koleś z kosą, jak nas uderzy, to to nas nie odpycha, nie ogłusza, nic w tym stylu, po prostu idziemy dalej i mniej obrażeń od tego otrzymujemy. Ale jak wiadomo, żeby naładować sobie ten poziom demona, musimy atakować przeciwników, bądź zakpić z nich, to wtedy dostajemy półtorej takiej kulki. To jest bardzo opłacalne. No i po prostu napieprzamy, żeby zdobywać więcej demona. Ja go używałem wtedy, kiedy naprawdę było ostro. I oczywiście możemy sobie zwiększać te kulki poprzez zdobywanie, kupowanie fioletowych orbów. Ja zaraz pokażę, o co z tym chodzi. O, tego całkowicie rozwaliliśmy, bo nawet się nie zaśmiał, nie zrobił żadnego dźwięku. Okej, fuj, to obrzydliwie wygląda. Tak bardzo feministycznie, vagina z kolcami, no. No ale już bywa, niestety. Tutaj jest kwas. No oczywiście, jak wchodzimy w ten kwas, to nas tak rani, no. To chyba raczej jest oczywiste, że kwas nas rani. Zastanawiam się szczerze, czy zakupywać Stigera na drugi poziom. Zobaczmy, ile fioletowa... 3000! Wolę kupić to. Ha, wszystko nam odnowiło. I jak widzicie, dostaliśmy kolejną kuleczkę, która tam właśnie widnieje. Te kuleczki będziemy mogli kupować za każdym razem, kiedy będziemy mieli wystarczającą ilość pieniędzy. No i to jest równowartość jednej z tych trzech kulek podstawowych. Żeby zmienić się w demona, musimy mieć trzy te kuleczki podstawowe. Naładowane do pełna. To wtedy dopiero możemy się zmienić. Membroniczna ściana blokuje nasze przejście do serc Lewiatana. No i musimy zdobyć coś, co pozwoli nam tą membranę przebić. Tu uciekamy. O nie, hemoroidy! Nasiemiec! Spieprzamy. I w tym miejscu stoimy w ten sposób. On nie jest w stanie nas zaatakować, a my go jesteśmy w stanie napieprzać. Boże, moje uszy. Wiem, że to jest strasznie głośne, ale po prostu wystarczy, że uciekniemy, będziemy stać w tych właśnie rzeczach tutaj i wtedy on nie jest w stanie nas zaatakować, a my możemy w niego strzelać. Z niego dostajemy zawsze 1000 sfer, więc jest to bardzo opłacalna inwestycja. A tutaj mamy układ odpornościowy Lewiatana. What? Baby, powiedz mi, jak ty mnie trafiłeś. O! Możemy z przeciwników dostawać niebieskie sfery. One działają w taki sposób, że regenerują nam właśnie jakiś tam poziom naszego demona. Naszej zmiany w demona. I w przypadku, jak zmienimy jakąś broń, to nasza forma demona też będzie inaczej wyglądała. Możemy zawsze zakpić z przeciwnika. I zobaczcie, ile wtedy zmiany w demona zyskaliśmy. 1,5. Ale nie możemy tego robić cały czas, bo to ma także swojego cooldowna. Tak więc chyba dopiero w tym momencie moglibyśmy na nowo właśnie uaktywnić zmianę w demona. Tak, dobrze mówię. I przydatne właśnie jest tutaj Cerberus przez to, że ma ten właśnie swój atak obszarowy. Tutaj musimy zabijać przeciwników tyle razy, żeby właśnie wyciągnął się taki fiutek z tego i do tego właśnie są potrzebne czerwone sfery z tych przeciwników. Dobra? Widzicie, ile to mi stylisza dodało? O, nawet niebieskie sfery. Boże, zielone sfery tam poleciały. O, taki fiutek tutaj wystaje. Którego musimy... O właśnie, już wyszedł. Kto wie, możliwe, że... Tak, tu są nawet sfery, które mogłem podnieść.
I tak, mamy to. To jest Ignis Fatuus. Dusze wysłane do piekła. To, w tym są uwięzione dusze wysłanych ludzi do piekła, które mocno zgrzeszyły zazdrością. I są, jest to źródłem energii Lewiatana. To w sumie on już w tym momencie powinien w sumie paść na glebę. Bo domyślam się, że on lata nie dzięki machaniu tymi łapkami, tylko dzięki właśnie temu czemuś, no nie? A tu możemy właśnie widzieć jego, jego oczko. Słodko, fajnie to wygląda naprawdę. Smaczek fajny z gry. Dobra. O właśnie, tutaj mi się przyda... A, to się zmienię w demona, żeby sobie naładować życie. Bo tutaj mogę dostać to i to mi dało aż 300 sfer. Więc się naprawdę opłaca zachować to sobie. Znaczy, zmieni się w demona, żeby zachować sobie to i hajs dostać. Słodko. Lubię ten atak. Lubię to. Tutaj możemy wejść i tutaj właśnie mamy statuetkę na Cerberusa. Świetnie. Cerberus ma bardzo mało kombinacji ataków, chyba 4 mi się wydaje. Dlatego właśnie wbicie tutaj levela nie było żadnym problemem. Ciep! Tutaj... Ła! Znowu będzie nas gonić ten tasiemiec. To jest strasznie głośne! Jestem cicho, bo to jest strasznie głośne. Matko, jakie to jest głośne. Nie będę zdziwiony... No, będę. Nie wiem, czy mam być zdziwiony w sumie. Dobra, ciemno jest w Lewiatanie. Wychodzi system obronny jego organizmu, czyli te tutaj ziomy. Oni się nie rozwalają, tylko oni odpadają zawsze, lecą właśnie zawsze do tyłu, kiedy są uderzeni. I love this, baby! Problemem jest to, że jak wejdziemy na ten kwas i tycią nutkę życia stracimy, to wtedy nam się cały nasz progres w zdobywaniu levela skończy. I to jest trochę głupie. To jest głupie. It's stupid. O, widzicie? Do zera od razu poszło wszystko. Ach, bywa. Urocze to wygląda, te budynki, wszystko. Ale on musi mieć kamienie nerkowe. Dobra. Ciemno. Fajny jest efekt jeszcze takiego rozmycia naszej postaci. Dobra. Tutaj weźmiemy sobie umiejętność... Tutaj już sobie w ogóle Agni Rudrę wybierzemy, bo już nam się Cerberus raczej nie przyda. Ale na pewno wezmę to. I wyekwipuję sobie z powrotem Agni and Rudrę. Okej. Okay. I teraz będziemy walczyć z bossem, czyli z sercami Lewiatana. I ogólnie tak, jest prawe serce takie niebieskie, to będzie nam kraść naszą zmianę w demona, a to się nam przyda bardzo.
oraz lewe serce, które będzie nam kraść kasę z przeciwników. Akurat na kasę nie jestem taki łachy, więc będę się skupiał na niebieskim sercu prawym. A potem jak jedno rozwalamy... O właśnie, najlepsza metoda. Robić coś takiego. Jak rozwalimy jedno serce, to wtedy nam się otwiera tutaj. O, to jest moja ulubiona metoda. Ła! Dobrze. Kurde, to serce mnie tak odpycha cały czas. Ła! Haha, mam cię. No, akurat tego nie chciałem. Dobra. Ale to jest naprawdę dobra metoda. Ograniczamy kontakt z przeciwnikami tutaj. Oj. Dobra. Jeszcze jest taka sprawa, że przez to, że lewe serce zbiera właśnie te orby z przeciwników, to, to serce na samym środku, główne, będzie ten laser puszczać. Natomiast jakbym się skupiał na czerwonym sercu, to serce to by wypuszczało, wykradło mi duszę, ale wypuszczałoby właśnie takie kule niebieskie samonaprowadzające, które by, no, były nieprzyjemne. Jak widzicie, przeciwnik mnie tam trafił. Ale właśnie nic mi się nie stało. To przez to właśnie, że tak wygląda, taka jest właśnie korzystna zmiana w demonach. Ciężko mi się komentuje przy tym, co tu się dzieje. Fuck! Baby! Nie jestem pewien, czy będzie mnie było, czy mnie słychać było na tej walce z bossem. Jeżeli nie było mnie słychać, to ja to naprawię. Ja w tym momencie kończę dzisiejszą sesję na tym odcinku. The rage and agonies of the people. Those who were confined here, with their desires for evil being unfulfilled. It was all because Sparta slammed the door to the demon world in their faces. What's wrong? Nothing. O, wow, może będzie S. What? 10 tysięcy wchodzi w mój ranking. Dziękuję. Nie sądziłem, że to mi tak dobrze poszło, powiem szczerze. Spodziewałem się mniejszej oceny. No ale nic, dziękuję bardzo. Tak więc dajcie lajka, sub, komentarz. Do zobaczenia, pa, w kolejnym odcinku. Na razie.